Hej, witam was z tej strony Gal i na XCOM. Dobra, mamy jakiś terror. Kogo my tu mamy? Tu jest Shiv. Czy jest to tu jeszcze jest? Medyk. Dobra, podbiegnij tu. Na razie nic nie widzisz. Zastanawiam się, jak się rozłożyć. Czy iść w tą stronę? Dobra, podjedź tutaj, pokaż mi, czy to coś tutaj zobaczysz. Nie, no tylko cywili. Gdzie jest mój gunner? Gunner jest tu. Myślę, że możesz spokojnie tu podbiec. Snajpera możemy na razie ustawić za pełną osłoną tutaj. Możemy sobie prostą na ten przejść z boku. Dobra, ja na razie tutaj. Dziwne, że tych trochę kupię to zagrałem. Dobra, to ty się przesuń tutaj, a żółtka sobie ustawię tu przy drzwiach. Bo jednak, wiecie co? Potwierdzam, ruszam! Czy żółtek, czy ja mamy większe szanse, że coś zestrzelimy. Tym bardziej, że możemy sobie przygotować broń i na samej turze naprawdę nieźle strzelać. Okej, coś tu leci? Rysalidy. 4. No aj. Shift tu widzę, że ładnie posłał kulę gdzieś. Niewiosna. Do mnie polecą wszystkie? Dobra, są koło mnie. Loterki jeszcze słyszę. Gdzieś szybę rozbiły. Kurde, już dwóch straciłem. No dobrze. To ma granat. Tu jest granat i głowę, ale to tak powiem wam średnio na jeża. To ma jeszcze granat i głowę. Snajper. 88%. A gdzie zresztą mojego zespołu? Aha, Shiv jeszcze jest. No dobra. Trochę mało mam tych granatów. W ogóle złe osoby wzięły granat. Ja mogę próbować coś strzelić. Wszystkich praktycznie 100%. No to próbujmy. Chodź. Wiecie co? Może lepszy byłby ten granat. Mimo wszystko. A nie, mogę rzucić jeszcze granat. Okej. Bo ja ich trochę nadwątlę i to nadwątlę ich wszystkich. No właśnie. Tylko przeżyli. Jak na złość. Teraz tak. A nie, jednego zabiłem, dobra. Zabijemy sobie jeszcze tego. Mała broń. Gin. Dobrze, żółtek ma 2 strzały. O kurde, tylko 4? To jest trochę niespodzianka. No, żółtek jeszcze raz proszę. Okej. No, załatwiony. Panek chce strzelić do niego, czy sobie strzeli do niego? A, może ty spróbuj. Dobra, koniec. O, w ogóle od ciebie trzeba było zacząć, bo ty masz celownik. Tu mogę trochę podjechać. O kurde, coś tam wypaczyłem. Routerki. Jednego widzisz, ale 30%. Kurde, tylko teraz mam troszkę w złej pozycji naszego medyka, bo jest bez osłony. Aj, cywila mi zabiłeś. Shiv oberwało. Dobra. Żółtek nie ma za dużo amunicji, niestety. To możesz tylko do jednego strzelić. Jak widzisz dwóch, ale... Overwatch! Dobra, nie trafiłeś. Właśnie po to jest Shiv, żeby tam... O kurde.
Ale fuksy mamy dwa. Żeby ściągnąć na siebie obrażenia. Jest, uratowaliśmy jednego cywila. Bardzo fajnie. I zabiliśmy jednego flauterka. Tylko za żółte nikogo nie widzi. To nie jest fajne. Ale ty ich nie widzisz. No nie wiem, czy to dobrze zrobiłem. Mam nadzieję, że mnie nie splankują. W ogóle mogę rzucić tak, żeby nas obydwojga objęło ten granat dymny. Teraz tak. Już tam jestem. Ty spróbuj tutaj podbiec. A widzisz coś? Ja tutaj. Żółtek sobie musi przyładować. A snajper... Najpierw myślę, że możesz się ustawić tutaj i liczyć na to, że coś zobaczymy w następnej turze. No dobra, tu wylatuje. Warta. Cywil już nie żyje. No znowu nam będziemy mieli panikę na całym kontynencie. Czemu cywile nie mogą się jakoś uchylić? Gdzie wasze przeszkolenie wojskowe? O, a to nie, to myślałem, że snajper widzi kogoś. Korroba nie widzi nikogo. To pech. Ja widzę tego, tak? 57%. No to trochę mało. O, tu jest 72%, no to próbuj. A przeżył. Tutaj widzę dwóch, ale to... Żółtek widzi kogoś. No to dobij gnoja. Dobrze. I po sprawie. Ten miał Overwatcha. Teraz tak, jak tu wygląda sytuacja? Zaraz tam będę. Stąd może coś będę widział. A, widzę. Szanse nie są największe, ale jeszcze... Ale były zawsze. Cholera! Dobra. Stąd może coś będziesz widział. Nie. Ale nie kolejną grupkę. To nie o to mi chodziło. O kurde. No to musisz się schować tutaj. Żółtek. Żółtek tutaj. Trochę mamy ich teraz. Biegnę. Na karku. Stąd widzisz kogoś. Siw niech się wycofa trochę do tyłu. I włączy Overwatcha. Jesteś ranny, więc musisz troszkę... Kogo widzisz? Ja był przez chwilę flankowany, więc musiał się przesunąć. Znowu cywili. Aż to kurde, nam zabijają cywili. No dobrze. W sumie mamy teraz 6 floaterków na 6 naszych. No tu jest szansa na trafienie, ale chyba lepiej by było, żeby zaczęła strzelać do niego Kasia. Aha, tylko Kasia tego bije. No bo Kasia ma holoter getting, miałem powiedzieć. A, tu go widzę. No to dobrze. Próbujmy. Raz, niestety. Niedobrze. Raz jeszcze... O, snajper jeszcze widzi tam kogoś dalej. No to spróbuj. Wiem, że on jest daleko, małe szanse na trafienie, ale jakbyś go załatwił, to by nie było widzę. Okej. Okay. Ty masz tego pistoletu, a swojego małe szanse, że im coś narobi szkód. Może lepiej, żebyś sobie kucnął. Żółtek jeszcze może raz strzeli. No a spróbuj. To przeładowanie też nie byłoby głupie. No dobra. Nie mam amunicji, nie mogę walczyć. Shift tutaj.
Overwatch. A ja... ja bym się planował, żebym się przemieścił gdzieś. Dobra, podbiegnijmy tu i przeładujmy. Będzie się działo. Znaczy stąd nie będę miał dwóch strzałów w następnej turze. A ten jest tutaj, się zbliżył. Dobrze, że kucnąłem naszym koleżkom, medykiem. Kolejny cywil. No nie. Już połowę cywilów chyba straciłem. No na pewno połowę straciłem. No. Bez jaj. 10. No dobrze, ale przynajmniej nie mają overwatcha. To jest jedyny plus. Aha, żółtek nie ma amunicji. Żeby było śmieszniej. Tu widzę, tu widzę. Teraz tak, ty stąd. Tylko 56%? Czy tam ktoś jeszcze dojedzie? Chyba siwy, jakby coś będziemy mógł strzelać, okej. Dobra, podjedź. Jakby jakieś obrocze były, to ściągnie je na siebie. Okej. 50% tylko, no ale próbuj. Bohaterski siwie. No i dobrze. Rozwalony. Gazu! Ja tutaj... tej turze nic nie zdołam, ale może w następnej coś. Stoi tam Czech. Już tam idę. Żółtek tutaj i przeładuję. Przeładowuję. Czy nasza... aj, nasz heavy nikt nie widzi niestety. Zaraz będę. Ale może stąd. No, stąd widzi. Świeże pestki. Dlatego przeładuję. Ty widzisz jeszcze tamtego. Dobrze. Najpierw widzi tego i tego. No spróbujmy tego niżej, bo jeżeli go zabijesz, to będziemy przynajmniej mieli jednego trupa, a jakby tego dalej strzelił, to... Cel zlikwidowany. Niekoniecznie byś miał kogoś na celowniku. Overwatch i zobaczymy, co oni zrobią. Zostało ich dwóch, pomimo że się będą próbowali wycofać. Nie, próbowali strzelać do siwa, czy do rudego. Kolejny tym będzie. No dobrze, ale to w takim razie już jest po was. Nie macie już wyjścia z sytuacji. Przeżył? Tam jest jeszcze jeden? O kurde. 5 cywili zostało. No dobrze. Walnij. No niekoniecznie to tak chciałem, żeby było. Snajper. Dobiegnę ja. Dobra, tutaj żółtek dwa razy sobie strzeli, bo miałem go zabić. Raz, nie trafił, ale w drugim strzale już powinno być dobrze. Cel wciąż żyje! O kurde, przeżył. 45%. Tego cywila możemy spróbować ulotować. A, ty widzisz tylko tego u góry, okej. Kogo jeszcze mamy? Shift. No dobrze. Podejdź tu. O, trzech ich tam jest, patrzcie. Tu był jeszcze gnojek. Tu jest i tu jest. Dobra. W takim razie ja nic tu nie powinienem widzieć. Daję dowódco. No niestety, kurde, nic nie widzę. A jakbym się tu wychylił za mur? Ale teraz jednego w nich widzę. To musimy udrzeć tam, gdzie możemy. Zabity. No zabij tego jednego i zostanie nam tam ten jeden. Aha, nie trafiłeś. No to będzie chyba po rudym. No dobra, mamy szczęście i drugi. A drugi zrobi dwa ruchy. Ja ten nie żyję. Raz. I poprawka dwa.
No i dobrze. Rąk zlikwidowany. Wielka fuła. Łukasz tutaj. O, uratował cywila jeszcze. Nie trafiłeś. Okay. Czy ktoś jeszcze go widzi? Nie, moi dalekodystansowcy nie widzą. Przeładował, ale... A, żółty. Moja broń jest pusta! Kolejne zwycięstwo. O, ale będzie panika. Tylko 6 uratowaliśmy. Ale bez żadnych nawet... Nie, mam jedną ranę. Nasz Rudy 102 się wystawił na ogień, ale tak poza tym chyba no żółtek, bo wyszedł sfatygowany i łowca chyba wyszedł sfatygowany. Dobra, strzał pobiegł. Zastanawiam się jeszcze tutaj nad tym strzałem krytycznym. Ale mel dostaliśmy. Panika się zwiększyła i to masakrycznie. Będziemy w kontakcie, dowódco. Żołnierze na pewno chcą tam pójść i wyrównać rachunki. Trzeba pomyśleć o tym, żeby tam satelity do Japonii wysłać niedługo. No to dobrze. Jeszcze jakaś misja. Dobra, to tyle na razie. Widzę, widzimy się w następnym odcinku. Prawdopodobnie tak podejrzewam, że nasz Exolci powinien zaatakować, więc będziemy trochę na minus. Ale może nie. Zobaczymy. Zapraszam już was teraz na następny odcinek. I przypominam o komentarzach, bo bardzo miło czytać. Na razie, cześć.